Zgodnie z tradycją, początku kultu świętego Idziego na Wyszkowskiej ziemi możemy doszukiwać się już pod koniec XI wieku, kiedy to, wnioskując z kroniki Gala Anonima, mógł powstać tu pierwszy kościół. Historycy nie są jednak do końca zgodni, komu mielibyśmy zawdzięczać ufundowanie pierwszej świątyni. Aby lepiej zrozumieć, skąd wziął się kościół świętego Idziego w Wyszkowie, należy zadać sobie jedno podstawowe pytanie. Kto to w ogóle był ten Idzi? Otóż Egidius, bo tak brzmi łacińskie imię naszego bohatera, urodził się w VII wieku w Atenach jako jedno z dzieci królewskiego rodu. Idzi nie był zainteresowany bogactwem, dlatego też po śmierci swoich rodziców postanowił rozdać cały swój majątek ubogim i już jako młody chłopak zaczął czynić różne cuda, dzięki czemu zyskał w swojej okolicy duży rozgłos i szacunek. Sławą Idzi jednak też nie był zainteresowany, dlatego też postanowił rzucić wszystko i uciec daleko, daleko tak, aby nikt go nie znalazł. Na miejsce swojej pustelni wybrał jednak nie Bieszczady, a las na terenie Francji, położony malowniczo nad rzeką. Tu również spokojem się nie nacieszył, bowiem któregoś dnia pewien myśliwy podczas polowania rzucił się w pościg za łanią, która, jak się później okazało, była żywicielką i towarzyszką Idziego. I tak myśliwy znalazł samego pustelnika. Myśliwym okazał się być Flavius, król Gotów, który zaproponował Idziemu, że ufunduje w tym miejscu opactwo, jeśli tylko ten zgodzi się być jego opatem. Po długich namowach Idzi się zgodził. I tak powstał klasztor w Saint-Gilles, w którym Idzi dożył swoich dni. Wróćmy do Wyszkowa. Według pierwszej hipotezy kościół mieli ufundować biskupi świeżo powstałej diecezji płockiej, którzy otrzymali te tereny od Bolesława Śmiałego. Rozległe tereny puszczy nad Bugiem najwidoczniej skojarzyły się biskupom z postacią bardzo znanego w ówczesnej Europie świętego pustelnika Idziego i pod jego wezwaniem wybudowali świątynię. Druga teoria mówi o fundacji księcia Władysława Hermana, który wraz ze swoją małżonką Judytą, starając się o męskiego potomka, postanowili zwrócić się o pomoc do specjalisty od bezpłodności. A jakże? Świętego Idziego. Jak się okazało, modły i dary zanoszone na grób francuskiego pustelnika poskutkowały. I tak narodził się Bolesław, zwany później Krzywoustym. Ojciec był tak zadowolony z efektów wstawiennictwa świętego, że postanowił w podzięce dla niego ufundować kilka kościołów pod jego wezwaniem w różnych częściach ówczesnej Polski. Jednym z takich miejsc miał być Wyszków. Choć druga opcja znajduje potwierdzenie w wielu przykładach w innych częściach kraju, to bardziej prawdopodobna jest fundacja biskupów, bowiem to oni mieli decydujące słowo, co powstanie na tych terenach. Powstała w środku średniowiecza, zapewne drewniana, świątynia nie miała łatwo. Do licznych wojen domowych, pożarów, chorób trzeba doliczyć jeszcze największe zagrożenie tych terenów w wiekach średnich – najazdy pogan. Nasi północni sąsiedzi, czyli Prusacy, Litwini, Rusini i Jadźwingowie, bardzo lubili odwiedzać nasze okolice, niszcząc i rabując wszystko na trasie swojego przemarszu. O tym, z jak potężną siłą przyszło zmierzyć się książętom mazowieckim, może świadczyć wielka bitwa, jaka rozegrała się w sierpniu 1264 roku pod Długosiodłem. Podczas bitwy liczące ponad 20 tysięcy wojów połączone siły pogan pod dowództwem litewskiego księcia Mendoga zadały sromotną klęskę mazowieckiemu rycerstwu. Mazowszanie nie pozostawali jednak bierni i co rusz próbowali nowych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa swoim poddanym. Przykładem może być książę Bolesław, który w ślad za swoim ojcem Konradem Mazowieckim postanowił zatrudnić do obrony rycerzy zakonnych. Tym samym dając początek jednej z najbardziej tajemniczych kart w historii Wyszkowskiego Wzgórza. Młody książę, inaczej niż jego ojciec, nie zlecił tej misji jednak krzyżakom, a samym templariuszom, którzy według niektórych hipotez mieli swoją komandorię wybudować właśnie tu, na Wyszkowskim Wzgórzu. Czy jednak mamy jakiekolwiek przesłanki, by wierzyć w obecność templariuszy na Wyszkowskiej ziemi? Nie pozostaje nam nic innego, jak przeprowadzić w tej sprawie śledztwo.
Przesłanka pierwsza. W 1239 roku książę mazowiecki Bolesław nadał zakonowi templariuszy ziemię w Dręszewie, Skuszewie i Orzechowie, o czym mówi wydany przez niego dokument. Ja, Bolesław, z Bożej łaski książę Mazowsza, w imieniu moich przodków, dla wywodzących się z ziemi świętej jerozolimskiej, braci domu rycerskiego świątyni na obronę tejże ziemi świętej, wioski moje w języku ludu zwą się Orzechowo, Dręszew, Skuszew, wraz ze wszystkimi prawami, korzyściami i wolnościami, które są teraz albo powstaną w przyszłości, przekazałem i ofiarowałem. Żadnej całkiem zwierzchności, sobie ani moim następcom, nie rezerwując. Istnieje jednak jeszcze jeden dokument potwierdzający to nadanie, a jest nim bulla papieża Innocentego IV z 1250 roku, w której czytamy. Roku 1250 Innocenty IV potwierdza darowiznę dla templariuszy im na siedzibę względem ziem położonych nad rzeką Bug, które to Konrad, książę łęczycki, na zadośćuczynienie grzechów swoich templariuszom ofiarował. Oba dokumenty pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że właśnie wtedy templariusze przybyli nad Bug. Taka wizyta nie była bynajmniej niczym niezwykłym w tamtym okresie, bowiem do dziś zachowały się materialne dowody na obecność templariuszy w różnych rejonach Polski, m.in. w Rurce czy w Chwarszczanach, gdzie po dziś dzień możemy podziwiać pozostałości ich komandorii. Dlaczego jednak niektórzy historycy twierdzą, że to akurat Wyszków stał się ich siedzibą? Powodów jest kilka. Po pierwsze, położenie. Nasze miasto znajduje się w niewielkiej odległości od wszystkich trzech obszarów oddanych na własność zakonnikom i podobnie jak one znajduje się nad samą rzeką, dzięki czemu rycerze w krótkim czasie mogli dotrzeć w każdy zakątek swoich ziem, by sprawnie nimi zarządzać. Dużym atutem było również położenie na szlaku handlowym prowadzącym z Rusi do Pułtuska oraz bliskość granicy z poganami, przed którymi templariusze mieli bronić tych ziem. A dlaczego akurat to konkretne wzgórze? Powód jest oczywisty. Wyszkowskie wzgórze stanowiło wtedy świetne miejsce do obrony. Wysokie wzniesienie o dużej, płaskiej powierzchni na szczycie idealnie nadawało się pod budowę warowni, do której podejście utrudniały rozległe mokradła od wschodu i północy. Duża rzeka od południa i druga, mniejsza rzeczka od zachodu, o której dziś mało kto pamięta, a płynie ona pod naszymi stopami, gdy przechadzamy się skwerem świętego Jana Pawła II czy ulicą Strumykową. Nie zapominajmy też, że już wtedy na wzgórzu znajdował się kościół, który powinien podlegać szczególnej opiece zakonników. Wszystko wskazuje na to, że właśnie to wzgórze było najbardziej odpowiednim miejscem na założenie swojej komandorii. Jak zatem mogła wyglądać komandoria? Możemy się jedynie domyślać, a na pobudzenie naszej wyobraźni przyjrzyjmy się wizualizacjom takich obiektów w innych częściach Polski. Mimo tych spekulacji, wiele faktów każe nam studzić emocje. Musimy pamiętać, że wspomniane dokumenty nie wymieniają nazwy Wyszkowa, a żadne późniejsze pisma nie potwierdzają nawet, że templariusze przybyli na te tereny. W optymistycznej interpretacji musimy zakładać, że pobyt rycerzy był na tyle krótki, że późniejsze pisma nie odnotowały tego faktu. W pesymistycznej zaś, że templariuszy nigdy tu nie było. Być może zagadkę tę pozwoliłyby rozwiązać badania archeologiczne Wyszkowskiego wzgórza, ale po dziś dzień takich nie przeprowadzono. Zanosi się więc na to, że kościelne wzgórze długo jeszcze będzie pobudzało naszą wyobraźnię swoją tajemnicą. Na jej wzmocnienie dodajmy, że zakon templariuszy został podstępnie zniszczony na początku XIV wieku przez króla Francji Filipa Pięknego. Wielki mistrz Jakub de Molay spłonął na stosie, a nieprzebrane skarby zakonu zostały ewakuowane z Francji i bezpiecznie ukryte. Do dziś ich nie odnaleziono, a wiele poszlak prowadzi do Polski. Kto wie, czy to nie w naszym mieście spoczywa Święty Graal?